Włączajcie się do strajku akademickiego. Zapraszamy na wykład. Wychodzimy z silosów uniwersyteckich. Ten wykład dedykujemy wiceministrowi Millerowi. Zapraszamy. Wykład pod tytułem... Ile kosztuje uniwersytet? Ile jesteśmy skłonni za niego zapłacić? Za chwilę sami to powiemy. Uniwersytet, jak chce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wychodzi do otoczenia, pyta ludzi, ile są w stanie zapłacić za edukację i za badania, za naukę. Więc będzie nowocześnie z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. Po pierwsze będzie atrakcyjnie, bo każdy ma w różnych kolorach. Rozdaję kartki. Każdy może wybrać swój kolor i podać dalej. Bardzo proszę. Zadanie. To ma nawet swoją nazwę po angielsku. A my po angielsku mamy głównie publikować. To się nazywa willingness to pay, czyli gotowość do zapłaty. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że jesteście bogatsi niż Donald Trump, że starcza Państwu do pierwszego i macie ogromne pieniądze w kieszeni i na kontach bankowych. Nie ogranicza Was nic. Na rozdanych kartkach bardzo proszę o napisanie, ile byście gotowi byli zapłacić za rok utrzymania uniwersytetu w swoim mieście, żeby wasze dzieci mogły na nim studiować. Dowolna kwota. A waluta? Złotych polskich. Polskich złotych. Narodowych. Powiem, proszę Państwa, o trzech rzeczach. Ponieważ jesteśmy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, a bardzo często się mówi przy okazji ustawy 2.0 o ekonomizacji i o efektywności. Wszystko musi być policzone, wyrażone w wartościach pieniężnych i opłacalne. Czasem tak, a czasem nie. A co najważniejsze, ekonomia to nie jest tylko nauka o oszczędzaniu, o zarabianiu kasy i o pieniądzach. Dlatego najpierw przyjrzymy się, czym jest ekonomia, dopiero wtedy zrozumiemy, co to znaczy cena, co to znaczy wartość, co to znaczy efektywność, bo są różne rodzaje ceny, różne rodzaje wartości i różne rodzaje efektywności. Po angielsku. Jak jest cena po angielsku? Kto wie? Price. Bardzo dobrze. A ja podam kilka alternatyw. A po polsku? Datek, wkład, kurs, grzywna, honorarium, taksa, napiwek, pobór, odsetki, kara, premia, mandat, nagroda, taksa, odszkodowanie. To wszystko też są jakieś rodzaje ceny. A kiedy mówimy za wszelką cenę, to ile to kosztuje? A kiedy mówimy zapłacisz mi za to, to co mamy na myśli? A kiedy mówimy we pay dearly for freedom at any price, to co to znaczy? Ile to kosztuje? Otóż proszę Państwa, ekonomia już od dawna bierze to pod uwagę. Z pana Adama Smitha robią sobie trochę jaja, bo oni twierdzą, że on tylko jest wolnorynkowcem. Nie do końca. Trochę tak, a trochę nie. Bo on pisał bardzo dużo. Ale ci, co są bardzo proefektywnościowi, przeczytali chyba tylko jeden rozdział. Ekonomia, proszę Państwa, przypomnę tylko, to jest nauka o zaspokajaniu potrzeb i dokonywaniu wyborów, które potrzeby zaspokoić w pierwszej, które w drugiej, które w trzeciej konieczności, bo zasobów, żeby zaspokajać swoje potrzeby, mamy zawsze za mało, a potrzeby rosną. I teraz, kiedy mówimy o cenach, efektywności, to musimy brać to pod uwagę. Ludzie mają różne potrzeby i różne zasoby. Dokonajmy tego, co o wartości mówili klasycy ekonomii. Tak jak już wspomniałem, pierwszy był Adam Smith, XVIII wiek. Otóż Adam Smith już zwracał uwagę na to, że wartość zależy od kilku czynników, ale dwa są podstawowe. Że po pierwsze wartość mierzymy nakładami potrzebnymi do wytworzenia danego dobra. Ile potrzebujemy ludzi, kapitału i pracy,
żeby wytwarzać dobre. Ale to dobro, już wytworzone, też ma różną wartość. Ma wartość tak zwaną, mówił Smith, użytkową, czyli na ile to zaspokoi naszą potrzebę, a także wartość wymienną, czyli ile jesteśmy skłonni za to zapłacić, a to nie zawsze jest to samo. Potrzeby mieszkaniowe ma każdy, a środki na ich zaspokojenie nie. Dlatego cały czas ponawiam pytanie na karteczkach. Ile kosztuje uniwersytet? Ile jesteśmy skłonni za to zapłacić, wiedząc, że mamy nieograniczone zasoby? Ale już zastanawiamy się, co by było, gdyby one były ograniczone. I na przykład, gdybyśmy płacili tyle za uniwersytet, ile się płaci za studiowanie na Harvardzie. A przecież w tym kierunku zmierzamy zgodnie z ideą ministerstwa. Mamy być najlepszymi uniwersytetami. Na razie edukacja ma być nieodpłatna. Ale jaki będzie krok dalej, tego nie wiemy. No i oczywiście Smith też mówił, że wartość wyznaczają koszty produkcji. Potem był taki pan, który się nazywał David Ricardo. Żył niewiele dłużej po Smithie. On, proszę Państwa, zwrócił uwagę, że wartość wynika przede wszystkim z ludzkiej pracy. Powiedział, że kapitał, ziemia nie tworzą nowej wartości. To, czy wartość ziemia i kapitał przynoszą, zależy od naszych nakładów, naszej pracy. I to też jest bardzo istotne. Bo wartość uniwersytetu też tworzą ludzie, którzy właśnie pracują, a pracują i wykładowcy, studenci swoją codzienną studencką pracą, uczeniem się. Tylko ile to kosztuje? Mówić jako filozof i pisać było trochę łatwiej, ale wycenić trochę trudniej. Potem był Karol Marx. Z Marxem jest trochę niebezpiecznie, jak się w ogóle wymienia to imię i nazwisko. Więc powiem tylko tyle, że on też uważał, że praca jest ważna. A więcej nie powiem. Na wszelki wypadek. Ale był taki pan, to znaczy Karol Marx. I był, ola Boga, Niemcem. Potem był Jean-Baptiste Say. Przejdźmy do Francji. To były czasy, kiedy jeszcze nie używano we Francji. Otóż Jean-Baptiste Say uważa, że źródłem wartości towaru, i to się pojawia coś nowego, jest jego użyteczność. Użyteczność, która jest górną granicą wartości wymiennej. Czyli ludzie są w stanie zapłacić tyle, jak bardzo chcą tego dobra, bo ono jest dla nich użyteczne. A dolna granica wartości to są koszty produkcji. Czyli za ile wyprodukuje i ile ludzie są skłonni zapłacić. W miarę krótkim okresie. To też jest ważne, bo za chwilę powiem o długim okresie. A potem się nam sprawy komplikują. Jest na przykład taka szkoła, która się nazywa szkołą austriacką. Walras, Jevons, Menger, Wieser, Bombawerk. Niemcy, Austriacy, straszne nazwisko. To są lata 70. XIX wieku. Nurt, który zapoczątkowali, zajmując się tym, czym jest wartość, nazywa się nurtem subiektywno-marginalistycznym. Chodzi tam o to, nie będę wnikał w szczegóły, że użyteczność, o której wcześniej wspomniałem, jest krańcowa. Nie jest ważne, ile zjedliśmy, ale jak ważne jest dla nas kolejny kęs chleba, który chcemy ugryźć. To zrewolucjonizowało sposób myślenia w ogóle. Ale potem, powiem to głośno, kolejny nurt. Niemiecka szkoła historyczna. O, XIX wiek. Niemiecka szkoła historyczna, jej myśliciele, ekonomiści, dziwni takiemu prostemu ujmowaniu pojęcia wartości w ten sposób, jak robią to Brytyjczycy. Mówili wręcz o sprzeciwianiu się, cytuję, absolutyzmowi teorii wartości niezależnej od miejsca i czasu. To znaczy, że oni po raz pierwszy zaczęli głośno mówić o tym, że to, ile co kosztuje i ile jest ważne, zależy od okoliczności historycznych i instytucjonalnych. To znaczy, jak ludzie jako społeczeństwo zaczynają coś postrzegać. I tu się może okazać, że pojedynczy człowiek, mam nadzieję, że ten eksperyment się uda, poda zupełnie inną cenę utrzymania uniwersytetu, niż kiedy sobie pomyśli, że są jeszcze inne wartości, czyli chociażby to, że mamy kształcić ludzi światłych, mądrych, umiejących krytycznie myśleć. I nie tylko po to, chociaż to też jest ważne, żeby sobie poradzili na rynku pracy, ale też po to, żeby krytycznie słuchali tego, co się słyszy w telewizji. Wtedy nie było telewizji, no dzisiaj już jest. W radiu, w mediach i tak dalej. I wreszcie na początku XX wieku Wielka Brytania, Alfred Marshall, bardzo ważny ekonomista, uważa, że klasyczna ekonomia angielska przesadnie uzależnia wartość i cenę od czynników związanych z kosztami produkcji, a z kolei szkoła austriacka za bardzo wiąże ją z popytem, czyli z tą wspomnianą przeze mnie użytecznością krańcową. Cały czas mamy wątpliwości.
ile co kosztuje, jaka jest cena, jaka jest wartość. Proszę Państwa, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste sprowadzanie wszystkiego do prostych mechanizmów, że uniwersytet ma być efektywny, to najpierw musimy zdefiniować, co to jest efektywność. A koncepcji efektywności jest bardzo wiele. Mówi się o efektywności lokacyjnej, koncepcja statyczna. Mówi się o efektywności adaptacyjnej, czyli dynamicznej. Zdefiniujmy, o jaką efektywność nam chodzi. Zdefiniujmy, jeśli mówimy o relacji nakładów do wyników, w jakim okresie czasu my rozmawiamy. Czy nas interesuje to, jaki będzie uniwersytet za 3 lata, za 4, za 5? Czy nas interesuje, jaki on będzie za lat 20, kiedy nasze dzieci będą szły na studia albo nasze wnuki? I potem, proszę Państwa, nagle okazało się, że ludzie, którzy się zajmują kulturą, też doszli do wniosku, że można spróbować to policzyć. W 2001 roku wydana zostaje książka Crosbiego Economics of Culture. Ekonomia kultury, czy ekonomika. I tam bardzo jasno jest to wyłożone. Polecam tą książkę. Wartość może mieć wymiar estetyczny, historyczny, tak zwaną wartość autentyczności, bo na przykład Louvre jest tylko jeden. I nawet jak zbudujemy kopię Louvre w Las Vegas, to nie będzie ta sama wartość, nie będzie ten sam Louvre. Wartość duchowa. Proszę się zastanowić, ile jesteście w stanie zapłacić za to, żeby wasze dziecko, przyszłe lub obecne, wygrało na przykład w konkursie recytatorskim. Ile to kosztuje? Ale może najpierw zajmijcie się, ile kosztuje uniwersytet, ile jesteście w stanie zapłacić. Wartość społeczna. I dopiero obok niej są wartości ekonomiczne. Ale i te, przypomnę, bo to już mówił Adam Smith, mają wartość użytkową i wartość pozaużytkową. Wartość użytkową możemy zmierzyć, ile kosztuje dobro, usługa, a wartość pozaużytkową trudniej. Jak wycenić spuściznę, istnienie, autentyczność? Można zapytać o to, o czym powiedziałem na początku, willingness to pay, gotowość do zapłaty. Ale za chwilę zacznę zbierać te kartki i zobaczymy, ile kosztuje nasz uniwersytet. Przekażemy do ministerstwa, zobaczymy, co z tym zrobi. No i może teraz kilku noblistów ostatnich. Jest coś takiego, co powszechnie nazywa się Nagrodą Nobla z Ekonomii, a bardziej oficjalnie Nagrodą imienia Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Nadawano mu od ponad 50 lat, od ponad pół wieku. I przyjrzyjmy się kilku noblistom. Wybrałem tylko trzech. Zacznę od ostatniego, 2017. Richard Taylor. Na pierwszy rzut oka... Lokowanie produktu. To też kosztuje. Richard Taylor niby nie dostał Nobla za zagadnienia wyceny. Ale za co dostał? Otóż za uwzględnienie aspektów psychologicznych w ustalaniu wartości. Taylor wymyślił takie określenie. Libertariański paternalizm. Polega on na stworzeniu takich warunków podejmowania decyzji przez człowieka, które zwiększą prawdopodobieństwo wyboru najkorzystniejszej opcji z punktu widzenia albo społeczeństwa, albo pojedynczej jednostki, ale przy zachowaniu wolności wyboru. Czyli nie albo-albo. Nie albo interwencjonizm, wolny rynek. Tylko coś pomiędzy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, Panie pewnie nie, ale Panowie też powinni, w bardzo wielu pisuarach są brameczki. Wiecie, skąd to się wzięło? Podobno wymyślił to Taylor. Wymyślił to w Holandii. Mówią, panie profesorze, co zrobić, żeby nie sikali z boku? Taylor powiedział, nie wystarczy napisać zakaz sikania, bo koszty weryfikacji, czy ludzie będą tego przestrzegać, są bardzo wysokie. Trzeba postawić osobę i za to zapłacić. Pan mówi, stwórzcie coś, co spowoduje, że oni będą chcieli to zrobić. I w ten sposób powstały brameczki w centrum pisuara. Tak można wyjaśnić libertariański paternalizm. Nobel 2009, Elinor Ostrom. To bardzo ważna rzecz. Nowa ustawa nie zrównuje w prawach kobiet i mężczyzn. Kobiety mają iść na emeryturę w wieku lat 60, a mężczyźni w wieku lat 65. I ta nierówność niestety to jest wśród noblistów. Elinor Ostrom jest jedyną noblistką z ekonomii, która jest kobietą. Póki co. Ale wszystko przed paniami. W 2009 roku Elinor Ostrom zajmowała się tak zwanymi wspólnymi zasobami, które bardzo trudno wycenić, bo są wspólne. Na przykład łowiska, którymi zajmują się rybacy, albo przestrzenie publiczne w miastach. Ile to kosztuje? Bardzo wiele osób z tego korzysta, ale nie każdy za to zapłaci. Elinor Ostrom wymyśliła kilka rozwiązań. Ale co jest w tych rozwiązaniach najważniejsze?
ani wolny rynek, czyli cena rozumiana w ten najbardziej prymitywny sposób, de facto, ani interwencjonizm państwowy, czyli zadekretowanie na przykład, jak ma funkcjonować szkoła wyższa ustawą, ale coś pomiędzy, przede wszystkim współpraca między ludźmi. Nie kłócenie między sobą różnych środowisk, na przykład lepszych i gorszych szkół, tylko spowodowanie, że będą chcieli ze sobą porozmawiać i się porozumieć, spowoduje, że wspólne zasoby, którymi zarządzają, będą zarządzane bardziej efektywnie. I jeszcze cofnę się 7 lat wcześniej, Daniel Kahneman, 2002 rok, za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii perspektywy. Też powiedział Kahneman, czy badał to, że to, ile co kosztuje albo jaką ma wartość, zależy od bardzo wielu czynników psychologicznych, a czasami po prostu od impulsu. I ja się boję, że wycena, ile kosztują polskie uniwersytety, w ustawie 2.0 troszkę zależało niestety od impulsu. Powoli zbliżając się do końca, albo i nie. Spróbuję to podsumować w ten sposób. Nie ma jednej ekonomii, nie ma jednej ceny, nie ma jednej wartości, nie ma jednej efektywności. My to musimy dobrze zdefiniować. Mamy różnorodność. To nie jest takie proste. Polecam książkę. No wreszcie nie Niemiec. Będzie Amerykanin pochodzenia południowoazjatyckiego. Ajong Chang. Ekonomia, instrukcja, usług. On wskazuje na 9 nurtów. Klasyczna, neoklasyczna, marksistowska, rozwojowa, austriacka, schumpeterowska. Ojej, powiedziałam marksistowska, przepraszam. Schumpeterowska, keynesowska, instytucjonalna, behawioralna. Nie jest tak, że któraś jest lepsza albo któraś jest gorsza. One są inne i wyjaśniają inne zjawiska. I tak samo jest z podziałem nauki dalej, a to proponuje ustawa. Nie ma lepszych i gorszych nauk humanistycznych, społecznych, eksperymentalnych i innych. Nie ma, one są wszystkie potrzebne. I one potrzebują różnych sposobów mierzenia efektywności w sensie takim, czy one kształtą nowych studentów, dają nam nowe myśli, z których możemy korzystać. Nie da się tego wszystkiego sprowadzić do jednego worka. Pozwolę sobie zacytować przez to jakże cudowne urządzenie tylko jeden, dwa akapity z Ajonga Changa. Ekonomia to argument polityczny. Ekonomia to sprawa polityczna. Nie jest ona i nigdy nie może być nauką w takim sensie jak nauki ścisłe. Nie może być nauką w takim sensie jak nauki ścisłe. W ekonomii nie ma obiektywnych praw, które można by ustanowić niezależnie od sądów politycznych i nierzadko moralnych. A zatem, gdy stoimy w obliczu argumentu ekonomicznego, musimy zadać stare jak świat pytanie: qui bono? Kto z tego korzysta? Po raz pierwszy zadane przez rzymskiego męża stanu i mówca Marka Tuliusza Cycerona. Niekiedy łatwo dostrzec polityczną naturę sądów ekonomicznych, bo opierają się one na wątpliwych założeniach, które rażąco uprzywilejowują pewne grupy. Argument o skapywaniu na przykład w zasadniczy sposób opiera się na założeniu, że gdy większy kawałek dochodu narodowego da się bogatym, to oni automatycznie użyją go po to, by zwiększyć inwestycje. Z rzeczywistości nie wynika jednak, że jest to założenie prawdziwe. Nikt tego nie potwierdził. Gdy mówię, pisze Ajong Chang, że ekonomia jest polityczna, nie chodzi mi o to, że wszystko wolno. Niektóre teorie są lepsze niż inne, w zależności od sytuacji. Ale znaczy to, że nigdy nie powinieneś wierzyć ekonomiście, który twierdzi, że oferuje naukową, wolną od wartościowania analizę. I nigdy nie powinieneś wierzyć ministrowi, który ma gotowe odpowiedzi na każde pytanie, jak ma funkcjonować polska nauka i polskie uniwersytety. Wnioski. Nie możemy oferować jednego prostego modelu efektywności uniwersytetów, bowiem, jeszcze raz to powtórzę, nie ma jednej efektywności, nie ma jednego sposobu wyceny uniwersytetu i nie ma jednej wartości akademii. Ta wartość jest wypadkową postrzegania, czym jest akademia dla coraz bardziej złożonych społeczeństw i społeczności. Te uwarunkowania, czym jest wartość, zależy od tego, jakie jest nasze doświadczenie życiowe, jaki jest kontekst historyczny, instytucjonalny i nasza ludzka percepcja. I proszę Państwa, pamiętajmy to, nie dajmy sobie wmówić, że polskie uniwersytety w tej chwili są nieefektywne, bo co to znaczy? Pomyślmy, o ile one zwiększyły na przykład swoją efektywność przez ostatnie 20 lat i czy dobrze odpowiadają na potrzeby społeczne. Czy będą odpowiadały na potrzeby społeczne zawsze dobrze? Nie, bo nic nie jest doskonałe. Ale czy wszystko zadekretujemy ustawą, tak zwaną konstytucją dla nauki?
Może czasami wystarczy użyć piłeczki i brameczki w pisuarze, żeby ludzie zachowywali się tak, jak chcą rządzący nami. Nie potrzeba nam dekretować wszystkiego. Zanim podziękuję, chciałbym zebrać te kartki, bo my opracujemy te wyceny i zobaczymy, ile kosztuje Uniwersytet w Państwa oczach. Dziękuję bardzo. Brawo. Czy wszyscy wypełnili? Mogę otwierać? Będę czytał. To ma jeszcze karteczki. Ile kosztuje uniwersytet? Słucham? Uwaga! Czytam przypadkowo. O, super. Uwaga. 1000 złotych? Bardzo ładnie. O, trudno wycenić wiedzę, mądrość, inteligencję. Łatwiej wycenić efekt pracy, jaką wykonano dzięki zdobytej wiedzy. Brawo! Brawo! Celowo. Aha, to tu było to! 2,5 tysiąca! Następna cena. 450 zł za rok na uniwersytet! Brawo! To chyba był wiceminister. 100 milionów złotych. Ale dlaczego 100? Może być 250 plus chęci szczere, ale nie znam wartości pieniądza. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Stówka! Stówka na uniwersytety. 100 milionów. Ktoś kiedyś miał dać te 100 milionów. 1 miliard. Idziemy w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 10 milionów. Musiałem zera policzyć, przepraszam, po 9. Miliard rocznie. To się powtarza drugi raz. 500 milionów złotych na uniwersytet. Dużo. Oj, ktoś skleił bardzo. Jak w przetargu. 400 milionów, 3 miliony, znowu milion, 750 tysięcy. No to co zrobimy, proszę Państwa? Wyciągniemy średnią, medianę, dominantę. Ile kosztuje uniwersytet, jaka jest jego wartość i co to znaczy efektywność? Dziękuję bardzo jeszcze raz.